Parlament Europejski zdecydował, że nie będzie zmiany czasu. Co ty na to? Świetna sprawa według mnie, dlatego że powiem szczerze, mili Państwo, że dla moich dzieci szczególnie. Ja mam dzieci w wieku przedszkolnym i takiego rocznego i teraz akurat z moją małżonką kombinujemy, jak to zrobić. Czyli w jaki sposób akurat teraz znowu, żeby to normalnie wyglądało, żeby ten rytm dnia był zachowany. No i teraz kombinujemy przez cały ten tydzień, żeby kłaść go później spać, kłaść go wcześniej spać, żeby budził się normalnie, żeby mu to nie burzyło po prostu tego całego harmonogramu dnia. No i jest problem, także fajnie, że niech już w końcu będzie tak, jak ma być, jak Bóg przykazał, niech będą te pory roku zmieniały się, tak jak się zmieniają. Bez żadnych cofnięcia, bez żadnego posunięcia czasu. Według mnie to jest fajna sprawa. W sumie to jest obojętne. Czy godzinę w tą, czy godzinę w tamtą się śpimy. Ale lepiej, żeby był jeden czas, bo to jest troszeczkę bez sensu. No to będzie jeden, okej, czy nie? Tak, no niech jest jeden. Niech jest jeden. Bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo się cieszę, bo to mi utrudniało moje jakoś funkcjonowanie, więc jak zmieniliby na czas letni, byłabym zadowolona. Może być zimowy, tego jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo, ale ja jestem pełna nadziei, że będzie letni. A dobra zmiana czy nie? Powinno tak być? Raczej nie. Znaczy ja to odbieram ogólnie negatywnie, dlatego że zmiana czasu, no lepiej wykorzystujemy ten czas, jeżeli mamy tą zmianę. Jeżeli według mnie w ogóle osoby chodzące do szkoły, uczęszczające do szkół, do pracy, no tego dziennego światła jednak potrzebują. Ucząc się oczywiście lepiej, jeżeli mamy tak jakby dłuższy ten dzień. Jeżeli ktoś wstaje tak samo wcześniej rano do szkoły czy do pracy, no łatwiej się wstaje, jeżeli mamy, że tak powiem, już słońce na dworze, aniżeli noc. Tak więc uważam, tak troszkę odbieram to negatywnie. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.